wynalazł prosty sposób i to, co robił, pracował po kilkanaście godzin, dawało mu radość i satysfakcję. Ja pamiętam, że kiedyś jechałam w swoje rodzinne strony na Radomszczyznę i mijał nas pan premier, a mój mąż mówi o nas znale, coś się dzieje. A mówi, nie, to Przemysław Gosiewski jedzie do tego swojego ukochanego regionu. I to mi jakoś tak zapadło, że właśnie i osoby, które były z nim blisko, i osoby, które tylko o nim słyszały, wiedziały, że Kielecczyzna jest jego ukochanym regionem. I o tym tak ładnie. Dobrze, już sekundkę. I o tym tak pięknie pan marszałek mówił, mimo tych różnic politycznych. Ale jak chcemy, to potrafimy i umiemy się ładnie różnić. I to też było zasługą Przemysława Gosiewskiego. A teraz mam. Ja tylko chwileczkę powiem, że proszę Państwa, mieliśmy dużo materiałów. Dawali nam wszyscy przyjaciele, wtedy, kiedy Przemysław występował w telewizji. Ja z tego zrobiłam dwa filmy. Jeden był przede wszystkim, tytuł przede wszystkim Człowiek, a drugi, powiem Państwu, że na jednym spotkaniu podszedł do mojego syna, starszy pan powiedział tak, panie premierze, ja byłem dotąd w lewicy, ale w tej chwili na pana głosował, niech pan jedzie spokojnie do Warszawy, a to była chyba godzina około 10. On mówi, ja jeszcze mam jedno spotkanie o 10:22, a drugie spotkanie o 23. Ja zrobiłam ten film Przemo, bo tak nazywali go przyjaciele Prawa i Sprawiedliwości, Przemo, Przeciąg Gosiewski. W związku z tym takie dwa filmy są. Ja nie będę wyświetlać, tylko mówię, że zrobiłem je taki miks. Ale spodobało mi się właśnie to pseudonim Przemo, Przeciąg Gosiewski. Dziękuję. Dziękuję od rodziców, że uczelnia będzie miała kopię tego filmu, co że będzie okazja, żebyśmy się mogli z nim zapoznać. A teraz bardzo proszę pana prezydenta miasta Kielc, Wojciecha Dubowskiego, o nam powiedział o tym, co Przemysław Gosiewski zrobił dla miasta. Szanowni Rodzice, Pani Marszałkowicencjo, Rektor i Szanowni Państwo. Pana Przemysława Gosiewskiego pierwsze spotkałem z wojewodą w 2001 roku, kiedy byłam w tej strukturze Prawa i Sprawiedliwości. I nie był nastał ten moment, kiedy w wyborach powszechnych został posłem. Ja właściwie zdecydowałem, że mam wrócić do swojej pracy zawodowej, do gospodarki. Jedną z osób, który przekonywał mnie, żeby spróbować wystartować na prezydenta Kielc, był Przemysław Gosiewski. Ja postawiłem taki warunek, że wystartuję, jeżeli prawica zjednoczy się i będziemy mieli jeden wspólny jakby obóz. Dlatego, że musimy pamiętać, co nie pamiętają, że jeszcze w 2001 roku w Kielcach rządziła lewica i była niezwykle silna. Wtedy w ogóle zamiar konkurencji z lewicowym prezydentem był szaleństwem praktycznie. Długi godziny rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, z Przemysławem Gosiewskim, z Platformą Obywatelską, z panem posłem Jodowiczem, z organizacjami spowodował, że podpisaliśmy takie porozumienie. Po 14 organizacji poza partiami, tymi były jeszcze kombatanci z Armii Krajowej, Niezależnie Studentów, Rodziny Katolickie. 14, czyli dosyć taka powiedzmy szeroka formacja. No i wynik, który dużo udało się jakby wygrać. Ale pan Przemysław Gosiewski nie bezkrytycznie poparł mnie jako byłego wojewodę, tylko musieliśmy sobie wymienić poglądy na temat tego, jak widzimy ewentualnie.
jeżeli się okaże, że wygramy. Nie mieliśmy nigdy rozbieżności zasadniczych. Tak naprawdę był trudny partnerem do rozmów, bo ja byłem z partii, no, był pan szef partii, to w regionie miał swoje zadania, swoje potrzeby, ale szanowaliśmy się wzajemnie i to dawało efekty. Stworzyliśmy jeden klub wtedy prawicy i nie mieliśmy większości w Radzie, a to prezydent już był, można powiedzieć, z prawej strony. Po dwóch latach, a jeszcze tak pamiętam, ważny element, jeden z radnych lewicy mówił: panie prezydencie, 15 to nie jest 13. Dlatego musi się pan z tym zgodzić. Mieli 15, to już mieli 13. Po dwóch latach okazało się, że dwóch od nich przeszło do nas. Przepraszam, taka pragmatyka polityczna. I pamiętam, jak radny Kubik wychodził i mówi: panie były prezydencie, 15 to nie jest 13. Te decyzje mają swoją logikę, ale umocowane są w państwie demokratycznym. Drugie wybory. Partie miały swoje potrzeby i Prawo i Sprawiedliwość również musiało być oddzielnym klubem. Za to otrzymałem poparcie również właściwie wszystkich tych organizacji, które wcześniej nie popierały w tych drugich wyborach w 2006 roku. W 2007 nie skończyliśmy rozmów. Były dwie czy trzy rozmowy na temat tego, jak się przygotować do wyborów samorządowych. Niestety wiemy, jak to się skończyło. I teraz, jakie znaczenie miało to, że posłem Ziemi Świętokrzyskim Przemysław Gosiewski? Jakie znaczenie miało to dla Kielc? Przede wszystkim ja dopiero gdzieś po dwóch czy trzech latach zorientowałem się, że bardzo poukładano, ma swój system działania. Zauważyłem to, kiedy przychodził co miesiąc do mnie. Ja nie wiem, który to był dzień miesiąca, ale mniej więcej co miesiąc umawiał się na spotkanie, przychodził i siadali się i rozmawiali się. Przez te ponad 8 lat zaczynał rozmowę właściwie od dwóch tematów. Właściwie jeden, patriotyzm. Mówił o takim bardzo uprawnionym swojej idei, o środku myśli patriotycznej, który mam nadzieję, że w tym roku już może nie zostanie udostępniona, zakończone zostaną wszystkie prace adaptacyjne w Zespole Powięziennym. Mówił o rodzinach katyńskich, mówił o Armii Krajowej. Widać, że rodzina tym zna. Był historykiem i wiedział, co mówi. A później nie był politykiem w rozmowie. Potem był gospodarzem tak naprawdę. Mówił o rzeczach, które na początku mnie dziwiło, bo się do tego przyzwyczaiłem. A mówił o ulicy Radomskiej, mówił o ulicy Świętokrzyskiej, jak to trzeba zrobić. Mówił o pewnych przedsięwzięciach gospodarczych bardzo ważnych. Dzisiaj mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc mogę trochę z boku spojrzeć na to wszystko, ale myślę, że Kielce byłyby w innym momencie, jakby nie było tutaj Czesława Gosiewskiego, w gorszym momencie. Dzisiaj mamy w Kielcach jeden wielki plac budowy. W tym jest duża zasługa Przemysława Gosiewskiego. Szanowni Państwo, tu wcześniej wspominałem dwóch panów o tym, że jego udziałem było to, że województwo świętokrzyskie zostało włączone do Polskiej Unii. Nie mam wątpliwości, że jego udział był duży w tym, ale również nie mam wątpliwości, może jeszcze większa zasługa jego, ile pieniędzy zostało przyznane na Polskę Wschodnią. I to absolutnie namacalne jego działania. Ja powiem tak, wszystkie projekty unijne, które realizujemy w Kielcach, w połowie są realizowane z Polski Wschodniej. Czyli to jest ogromna ilość pieniędzy. Ale nie tylko to. Uniwersytet, tak naprawdę byłem świadkiem od 1999 roku, gdy brałem udział w różnych gremiach. Jakie to było nasze wielkie marzenie, żeby być miastem uniwersyteckim. On bardzo mocno chodzi po ziemi i naprawdę był pragmatykiem. Potrafił to zrealizować. To myślę, że ktoś, kto się zetknął z jego konsekwencją, nie ma wątpliwości, że jego udział w tym jest duży. Był wielkim zwolennikiem budowy lotniska w Kielcach. Nigdy nie pod wątpliwość nie poddawał. Miał myślenie naprawdę bardzo współczesne.
na Kielce, na nasz region i wiedział, że będzie bliska przegrana. Wiedział, że to jest wyzwanie cywilizacyjne. Dlatego z troską zawsze podchodzi i pyta, w jakim momencie jesteśmy, czy on może coś zrobić. Moje wizyty, bo oczywiście, jak tu moi poprzednicy mówili, myślę, że wszyscy bywaliśmy u pana premiera Gosiewskiego. To było doświadczenie niespotykane. Jak można było funkcjonować rzeczywiście od 22 gdzieś czy 3, nie wiem, czy on taki czas sobie dopiero dla nas ze Świętokrzyskiego rezerwował być może. Ale on tak w tym czasie obsługiwał dwie komórki i miał trzech interlokutorów, którzy z nim rozmawiał po prostu. Ja mówię, no lekka. Miał świetną pamięć, rozdwojenie jaźni. Absolutnie z każdym mówił o czymś innym, ale potrafił to wszystko skoordynować. Wyjątkowy talent. Dla mnie, no, był człowiekiem 10-latym ode mnie, ale no, z wielką pokorą przy nim. Myślę, że jego praca to ktoś wie za jego pamięć. On zdał moją stojankę, jaką wolę moja woda. Mogę powiedzieć, że pewnie, nie wiem, czy jakieś tam, może za 30% wiedziałem tego, co on o województwie świętokrzyskim, bo wiedział wszędzie, gdzie jest lewica, kto jest wójtem, jaka wieś, z jaką wsią sąsiaduje, gdzie jakie konflikty są. No, bo potrafił o tym opowiadać, jeździć. Wyjątkowy człowiek. Wyjątkowy człowiek, który rzeczywiście przez swój charakter, a miał charakter wojownika, to nie ulega wątpliwości. Był waleczny, ale był również człowiekiem, który nikomu nie ubliżył. Ja nie spotkałem sytuacji, żeby on największemu swojemu wrogowi nawet powiedział złe słowo. On był grzeczny, był układany w rozmowie. Dobrze się z nim rozmawiało, chociaż trudno. I tak naprawdę obraz stworzony przez media był prawdziwy. Był na użytek pewnie jakichś tam sił politycznych, a najwięcej człowieka było w nim wtedy, kiedy tak naprawdę już miał wszystkie spotkania za sobą. Zdarzały się takie momenty, że siadaliśmy za stołem przy kolacji i zaczynał być normalnym człowiekiem. Nie już politykiem, nie działaczem gospodarczym. Zaczął, śmiał się, opowiadał dowcipy. No był taki chłonny również, potrzebował tego bardzo. To było czuć. Od 1989 roku nie było lepszego posła na tej ziemi. To nie ulega wątpliwości. Nie mówię tego, żeby w jakiś sposób zrobić przykrość tym, którzy byli lub są parlamentarzystami, ale by sobie zmobilizować. Bo był skuteczny, był pracowity, był wielką postacią tej ziemi, mimo że stąd nie pochodzi. I na trwale wpisał się w historię tego miasta. Cześć, jego pamięci. Gości pewnie z okazji różnych ważnych obowiązków.
już nas opuszcza, to chcę tutaj wszystkich poinformować, że w holu, tam gdzie jest wystawa, jest stolik z książką wystawiony, jest książką o Przemysławie Gosiewskim napisaną przez rodziców. Czyli wszystkich zainteresowanych bardzo proszę, żeby no, po zakończeniu naszych tutaj obrad byli uprzejmi, jeżeli są zainteresowani, no, zapoznali się z tą książką, istnieje możliwość jej zakupu. A teraz, przepraszam, bardzo proszę. Czcigodni rodzice, panie dyrektor, szanowni goście. Tydzień temu dowiedziałem się, że mam wystąpić tutaj przed takim zacnym gronem na temat tak wielkiego człowieka. A jeszcze nie było mnie kilka dni, bo miałem rekolekcję w Gdańsku. Wróciłem wczoraj. Wracając, wstąpiłem na Powązki, aby pomodlić się przy grobach tych, którzy zginęli 10 kwietnia rok temu. Tam jest kilka osób, których znałem osobiście. I idąc w to miejsce, południłem aleję i przechodząc między mogiłami, przypadkowo natrafiłem na grób Marka Pateńskiego. Na obelisku jest tam napis: człowiek, który pomagał ludziom ubogim. Natomiast po dojściu do grobów, tych, którzy zginęli w katastrofie, na grobie posła Przemysława Gosiewskiego można przeczytać taki napis: pamięć ważniejsza od pieniędzy. I pomyślałem, że Marek Pateński zrobił dużo, a Przemysław Gosiewski zrobił bardzo dużo. Ktoś powie, że miał większe możliwości, to prawda, ale inni też mieli i mają, a często wykorzystują w innym celu. Moim tematem jest zabiegi Przemysława Gosiewskiego na rzecz ratowania zabytkowych budowli sakralnych na terenie regionu. Ja bym dodał jeszcze instytucji charytatywnych. Jak wspomniałem, miałem praktycznie wczoraj czas zebrać informacji na temat obiektów sakralnych, którym fundusze pomogło załatwić Przemysław Gosiewski. Na pewno te informacje nie są pełne, mam tego świadomość, ale pomógł Przemysław Gosiewski zdobyć fundusze na takie obiekty jak Katedra Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, Kościół Nawrócenia Świętego Pawła w Sandomierzu, Kościół Procesterski w Koprzywnicy, Kościół Świętego Mikołaja w Szewnie po Ostrowcu, Kościół Świętego Władysława w Szydłowie, Kolegiata Świętego Marcina w Opatowie, Caritas w Sandomierzu, Hospicjum Jana Pawła II w Ostrowcu, Ośrodek Wsparcia Rodzinie Więcierydy po Ostrowcu, no i oczywiście Kościół i Klasztor Ojców Cystersów Więcierowych. Nie mam na ten temat informacji, na ile te obiekty zostały dofinansowane za pomocą pana Gosiewskiego. Natomiast mogę powiedzieć, co u nas zostało dokonane i jakim nakładem finansowym. Klasztor nasz za
prostu otrzymane z rezerw budżetowych państwa dzięki ogromnym staraniom pana Przemysława i poparciu w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez koalicjanta Samoobronę otrzymał kwotę 2,5 miliona złotych. To dla nas ogromne były pieniądze, mimo że remont klasztoru kościoła potrzebuje jeszcze więcej. Za te pieniądze zostało odnowione prezbiterium w całości, ołtarz główny, stale, malowidła, posadzka, ambona. W transepcie część stiuków i trzy ołtarze świętego Bernarda, świętego Krzyża i Matki Bożej Anielskiej. Wymieniono wszystkie okna w kościele na aluminiowy. W jednej części próżnianka ponowiono malowidła na ścianach i suficie. Pozostałą próżnianką wymieniono posadzkę. Zamontowano instalację przeciwpożarową całego obiektu, a także zainstalowano na całym obiekcie i wokół obiektu monitoring. Bardzo dużo, jak wspomniałem, zostało wykonane, ale jeszcze bardzo dużo jest do wykonania. Chciałbym dodać tutaj, że nasze spotkania w klasztorze były częste i nieraz też bardzo długo po różnych objazdach wokół Jędrzejowa na zakończenie były w klasztorze. Rozmawialiśmy dużo o regionie, o potrzebach, o troskach, szczególnie też nie tylko sanktuariów czy kościołów, ale przede wszystkim, które służą drugiemu człowiekowi. Miał powstać przy klasztorze zakład opieki leczniczej na około 50 łóżek i pan Grosiewski obiecał, zapewnił, że te pieniądze praktycznie już są, ale zaistniały inne okoliczności, a później zmiana rządu i wszystko upadło. Wierzę, że pan Grosiewski znał dobrze życiorys błogosławionego Wincentego Kanurka i jego dzieło Chronikę Polaków, którą można nazwać, jak nazywano, katolicką pedagogiką narodową, której autor stawia sobie za cel, aby przekazać przyszłym pokoleniom że po miłości Boga najważniejszą rzeczą każdego Polaka jest miłość ojczyzny. I ten żył pan Przemysław Gosiewski. Chwała mu za to. Dziękuję bardzo.